rozmawiać, a mam też nadzieję, że wieczorna nasza relacja już będzie bez problemów. Chcieliśmy Państwu powiedzieć o tym, bo jesteśmy w takim dniu, pierwszym dniu, kiedy się jeszcze wszyscy zjeżdżają. Wszystkich nie ma, ma być wszystkich uczestników, 150 osób mniej więcej. Natomiast wszyscy jeszcze nie dojechali, się zjeżdżają. Są przedstawiciele Świdnicy, są młodzi z Biechowa. Wiemy, że Leśna jedzie, Włodawa jedzie, ale są bracia klerycy. No i już część z nas, Paulinów, tutaj jest. Ale może oddam głos Tadeuszowi, który też tutaj zawiaduje całością, organizując pole namiotowe. Tak, ja tak sobie pomyślałem, jak tutaj były problemy z tym łączem, że jesteśmy w takim miejscu, gdzie jesteśmy odcięci troszkę od świata i to też jest pewien charakter Połońskich Dni Młodych. Staramy się to zrobić. Na szczęście młodych, na nieszczęście nasze. Tak, na nieszczęście nasze i na nieszczęście naszych radiosłuchaczy. No, jak Marcin już powiedział, są to 10. Paulińskie Dni Młodych, 10. nasz zjazd. I można powiedzieć, że jeszcze dzisiaj tutaj nie ma nikogo z młodych wśród nas, żeby coś powiedział na temat tych Paulińskich Dni Młodych, ale chciałbym powiedzieć coś, co już mówiłem nieraz, nawet z zeszłego roku, że ci młodzi, którzy tworzą te Paulińskie Dni Młodych, to też są młodzi, którzy chodzą w habicie. I taki młody jest obok mnie, właśnie brat Kamil, w sumie nawet troszkę starszy ode mnie. Ale ja się też młody czuję. Ojciec też jest młody, ja tego nie zaprzeczam. Młodzi duchem. Ale chodzi mi o to, że Kamil jest pierwszy raz na Paulińskich Dniach Młodych, tak. I można powiedzieć, że wszedł z takim impetem, bo takie wejście smoka małe, bo wszedł do Paulińskich Dni Młodych już z nowym jakimś tutaj, włożyłeś od razu piosenkę do tego wydarzenia. Możesz coś powiedzieć na ten temat? No tak, słusznie jak powiedziałeś, pierwszy raz jestem na tych dniach, także też z świeżym jakby zaangażowaniem poznaję te wszystkie klimaty tutaj. Napisałem wspólnie z współbraćmi, bratem też Augustynem, bratem Wawrzyńcem ten utwór na te Paulińskie Dni Młodych. Jestem utwór. Jestem, taki jest tytuł. No i... A skąd w ogóle ten pomysł, żeby nowy utwór stworzyć na Paulińskie Dni Młodych? Dzisiaj jest poniedziałek, pomysł przyszedł w środę. W środę po południu. Szybko wam poszło. Tak, w środę po południu, po obiedzie przyszedł taki pomysł, że może coś napiszemy na te Paulińskie Dni Młodych jakieś. No i wieczorem sobie zamówiliśmy coś do jedzenia. Siedliśmy po adoracji wieczornej i w takim natchnieniu parę nutek napisaliśmy, słowa dobraliśmy. No i w czwartek już refren skończyliśmy. Mam nadzieję, że więcej inspiracji było na adoracji niż przy jedzeniu. No tam jest źródło, tam na pewno przy Bogu jest źródło. No i w czwartek już zaczęliśmy to nagrywać i cały miks się skończył w niedzielę, w piątek w nocy, piątej nad ranem. No i tak się nagrywaliśmy. A o czym jest ten utwór? Ten utwór jest o duszy, która pragnie Boga i o momencie, kiedy Bóg do nas przychodzi na tej pustyni, kiedy jest tym źródłem wody żywej, kiedy się pojawia w naszym życiu i nas odnawia, który cały czas przy nas jest obecny. Premiera dzisiaj na antenie Radia Jasna Góra była przed godziną 10:00. No. Zaraz jeszcze raz wypuścimy ten utwór. Ja jeszcze zapytam, bo Tadeusz powiedział, że ty pierwszy raz jesteś na Paulińskich Dniach Młodych. Pierwszy. Ja potwierdzam. A wcześniej bywałeś na takich spotkaniach młodych, jakichś eventach gdzieś jako młodzieniec, nie wiem, licealista czy młody student, bo teraz jesteś starszy student. Tak, tak. To znaczy ja też miałem po prostu takie życie muzyczne przed zakonem, także takie spotkania z młodych to po prostu były koncerty. Koncerty różnego rodzaju i tam było spotkanie i po koncertach też były spotkania. No, także, ale chyba mało takim... związane z Bogiem, nie? No tak, tak. To też było mało związane z Bogiem, bo no, miałem ten okres takiego poszukiwania prawdy i niekoniecznie jeszcze wierzyłem w Boga katolickiego, no ale później był ten moment nawrócenia i zmieniło się totalnie, diametralnie perspektywa, jak zacząłem patrzeć na rzeczywistość. Trochę jest, nie? To też w tym tekście tej pieśni, którą skomponowałeś, to jest psalm 42, fragmenty. Tak, oparty na 42. Tak, tak. I jakoś mnie tak wzrusza to, że Bóg jest spełnieniem moich pragnień. Jest coś takiego zawsze przed tym takim czasem Paulińskich Dni Młodych, ja już jestem trzeci raz, to mogę to powiedzieć, ojciec więcej razy był, ale... Tak, jak na razie komplet, tak, wszystkie. Ale zawsze jest coś takiego, że ktoś czegoś oczekuje od tego czasu,
I myślę, mogę, trochę wzięliśmy ciebie teraz na odstrzał, Kamil, ale czy też jest coś takiego, że oczekujesz coś od tego czasu, tych Połońskich Dni Młodych, czy nie wiem, pragniesz czegoś, co może ci pomóc dać? Bo przez ten rok pewnie bracia ci opowiadali, jak to jest na Dniach Młodych. Pewnie gdzieś tam zdjęcia też oglądałeś, jakieś tam filmiki. Zresztą Przemek bardzo świetną promocję robił w internecie, więc jak się mieszka w jednym klasztorze, to trudno nie widzieć tego, co współbrat robi. A Przemek poświęcał dużo czasu na promocję i to można było zobaczyć w internecie. Więc właśnie, jakie twoje było wyobrażenie i jakie są oczekiwania? No, tak jak w zakonie dookoła się otaczamy braćmi, współbraćmi, którzy też bardzo nas uświęcają, bo też są świetnym świadectwem. Tak samo jak mam możliwość w Krakowie chodzenia do hospicjum czy do Albertynów wydawać. Ta styczność z ludźmi niekoniecznie w zakonie, ale na przykład ubogimi, potrzebującymi. Czy tak jak w tym momencie z młodzieżą, która też prawda, jakoś jest potrzebująca. Jest potrzebująca, tak, pragnie Boga, ale też ma tą taką żywą, młody zapał taki w swojej wierze i to też mnie uświęca, bo widzę ich świadectwo, jak świadczą, każdy przyjeżdża z jakichś różnych stron, chcą się spotkać, chcą stworzyć pewną wspólnotę na pewien czas. I to jest budujące i dla mnie to jest, oczekiwania są takie, że no, ja otwieram serce i też chcę poznać tych ludzi na pewno. A tak wybiegając, bo teraz Kamil, jesteś po pierwszym roku, dobrze pamiętam? Drugi rok skończyłem. Drugi rok, po drugi. Czasem szybko bardzo leci. Szybko. Ale pewnie sobie myślisz o tym, co będziesz za kilka lat robił. To dzisiaj drugi rok, to pstryk już minął. Tak, tak. Raz, dwa, będzie szósty rok, czyli święcenia kapłańskie i będzie posłanie przez przełożonych do konkretnej parafii, klasztoru. Czy myślisz sobie o tym, w czym mógłbyś się najbardziej odnajdywać, jeśli w takiej posłudze duszpasterskiej? Znaczy tak, no ten okres formacji ukazuje słabe strony i mocne strony, owszem, i tam talenty każdy ktoś jakieś ma i widzi, jak może je wykorzystywać dla większej chwały Boga. I także teraz staram się, prawda, być ufności każdy dzień przeżywać i w pełni go w komunii z nim przeżywać. Także ten czas, co będzie dalej, na pewno jeszcze przyjdzie, to jest kilka lat jeszcze, ale no, gdzie mnie po prostu wola Boża poniesie, no to z chęcią będę to wykonywał. Puszczamy utwór Jestem. No bo już dużo powiedzieliśmy, to tak. Może niech premiera słuchają. Premiera była wcześniej, ale teraz w naszym studiu PDM-owym premiera utworu pod tytułem Jestem. Nie pragnie wody ze strumieni, dusza moja pragnie Ciebie, Panie Boże. Tak jak łanie pragnie wody ze strumieni, dusza moja tęskni wciąż za Tobą, Panie. Tak jak łanie pragnie wody ze strumieni, dusza moja pragnie widzieć Twe oblicze. Tak jak łania pragnie wody ze strumieni, dusza moja tęskni wciąż za Bogiem żywym. Kiedy przyjdę i ujrzę Ciebie, moje pragnienie spełnisz Ty. Odrzuć lęki, Pan dzisiaj mówi, pamiętaj o tym, że zawsze ja jestem. Jestem, jesteś tutaj dla mnie, zawsze wierny, miłosierny. Tak jak pojrzłanie wodą przy strumieniach, duszę moją wciąż napełniaj swoją łaską. Tak jak pojrzłanie wodą przy strumieniach, daj mi zawsze pragnąć tylko Ciebie, Boże. Kiedy przyjdę i ujrzę Ciebie, moje pragnienie
spełnisz Ty. Odrzuć lęki, Pan dzisiaj mówi, pamiętaj o tym, że zawsze ja jestem, jesteś tutaj dla mnie, zawsze wierny, miłosierny. Jestem, jesteś tutaj dla mnie, zawsze wierny, miłosierny. Kilka minut temu graliśmy hymny Pauliński, Dzień Młody z 2011 roku, a teraz poznaliśmy zapis nutowy i słowny utworu wtedy. Tak, witamy ponownie Państwa bardzo serdecznie. No, czasem tak jest, że technika też zawodzi i w tym momencie właśnie nas też lekko zawodzi. Tak to bywa. Myślę, że tutaj nadajniki w Wielgomynach nie spodziewały się takiej liczby uczestników. Być może to też właśnie z tego względu. Jakby nie było, transmisja jest online też w internecie, na stronie, na Facebooku, na stronie PDM, Pauliński Dni Młodych. Na pewno w całości Państwo będą mogli tą rozmowę w wieczornym powtórkowym studiu usłyszeć. Spróbujemy jeszcze teraz też porozmawiać i jeśli by coś nam się urwało, jeśli by sygnał zaniknął, to bardzo przepraszamy, ale zapraszamy na wieczór i zapraszamy też na strony internetowe. A w tej drugiej części naszego spotkania chcemy porozmawiać z człowiekiem, który też działał przez rok czasu. Kamil przez 3-4 dni ostatnie, bardzo mocno intensywnie. Dni i noce. Dni i noce. A Przemek w ostatnich tygodniach, nawet miesiącach, działał na zapleczu, bo to wszystko, co młodzi mogli widzieć w internecie, na Facebooku, to jest właśnie twoja praca. Lubisz to robić? Lubię, ale też się tym zajmowałem przed zakonem. Prowadziłem kilka blogów. Między innymi blog kulinarny, ale też odpowiadałem za wszystkie media społecznościowe, więc gdzieś to się wpisuje w moje powołanie też i myślę, fajnie jest realizować teraz te doświadczenie, które miałem przed zakonem na chwałę Panu.
wcześniej kulinarnie, dzisiaj przygotowanie coś dla duszy. Na czym taka praca polega, twoja polegała? No jest to mozolna praca, taka od podstaw. Przede wszystkim prowadzę Facebooka od niedawna, Instagrama, ale również zajmuję się kanałem YouTube Pauliński Dni Młode, ale również naszego seminarium, czy zespołu Vox Eremi, czy naszej scholi liturgicznej. Z PDM-ami wiąże się taka historia, że żeby coś się zawsze działo, to jest ważne, żeby młodzi ludzie wiedzieli, że mogą na nas liczyć i że jesteśmy, że cały rok pamiętamy o tej niesamowitej atmosferze, której doświadczamy tak naprawdę raz w roku, bo to jest tylko 7 dni i chcemy przedłużyć tą niesamowitą atmosferę na cały rok. Więc nie tylko posty, nie tylko zdjęcia, nie tylko filmiki, ale również różne motywatory, które ich celem jest jedno. Żeby młodzi ludzie dowiedzieli się o PDM-ie, przyjechali tutaj i doświadczyli Boga. Trzeba ciągle drążyć temat. Jak ktoś się zajmuje social mediami, to wie, że ciągle coś trzeba podtrzymywać, promować, udostępniać, żeby ludzie lajkowali i komentowali, udostępniali. Ja tak się przyznam szczerze, bo z Przemysławem mam okazję współpracować przy wielu okazjach. Dobra to współpraca. Tak, ale powiem tak teraz na antenie, żeby to po prostu wybrzmiało, że to, co jest w internecie, to tak jest 1/5 jego pomysłu, bo tą 5/4 ja niszczę, bo to byłoby za dużo po prostu. 4/5. A, 4/5, tak. 5/4 lepiej nie. Przepraszam, ale zdałem maturę z matematyki, żeby nie było. No więc to jest niemożliwe, żebyśmy realizowali wszystkie jego pomysły, chociaż jest tak dużo, bo nic innego byśmy nie robili, tylko kręcili filmiki i różne rzeczy. No najtrudniej rzeczy. Jest brata Tadeusza nam mówić do jakiejś akcji. No jak widać nie, no, tutaj rozmawiając. No, także, tak. Ale nie, no żartuję troszeczkę, ale chciałbym tylko powiedzieć ten fenomen tego człowieka po prostu, jaki jest. A jakie są jeszcze inne pomysły oprócz tego, co możemy zobaczyć? Co takiego ostatniego Tadeusz ci zgasił? Tadeusz głównie gasi wszystkie teledyski Voxa. A ja ciągle powtarzam, to byłaby bardzo fajna sprawa. Tak, tak. No ja myślę, że Tadziu ma tutaj ogromny talent, jeszcze niewykorzystany. I moim takim cichym zadaniem, misją jest tutaj, aby właśnie wykorzystywać go jak najwięcej na chwałę Pana. Mhm. Zapytam. Kamila, pytaliśmy o to, czy przed zakonem uczestniczył w tych wydarzeniach. Kamil, mówiłeś, że koncertowałeś raczej. Tak, tak. Zresztą twoja pasja to też muzyka. Zajmowałeś się tym wcześniej tak półprofesjonalnie, czy już profesjonalnie? No to było tak, że skończyłem liceum, później studiowałem i po studiach zaraz tu przyjechałem. Także jeżeli liczyć te koncerty te koncerty w czasie studiów jako półprofesjonalne, profesjonalne, nie wiem. No po prostu koncertowałem w tym czasie. Tak. A ty Przemek? Ja nie koncertowałem. To nic złego, ale chciałem zapytać, czy wcześniej na takie spotkania młodych, jakieś festiwale, obozy jeździłeś i uczestniczyłeś w takich wydarzeniach, czy dopiero będąc tutaj w zakonie masz możliwość dotknięcia tego typu formy odpoczynku i rekolekcji? Nie, absolutnie. Przed zakonem nie byłem na żadnych tego typu rekolekcjach czy zjazdach. Uważałem, że tylko nawiedzenie ludzie na to jeżdżą. Z tego względu nie jeździłem na to. A tak naprawdę potrzebny był mi zakon, żeby dostrzec fenomen tego typu zjazdów. Niesamowitą atmosferę, tak jak mówiłem, spotkanie z Bogiem, ale z drugim człowiekiem. Że nie są to jacyś odludkowie, kosmici, tylko normalni ludzie, którzy szukają Boga. I to jest chyba to, co nas wszystkich tu łączy. Szukamy Boga. A zapytam teraz was trzech. Czy po kolei tylko odpowiadajcie. Co chcecie tym młodym dać? Bo to jest tak, że jesteście Paulinami, zakonnikami, współorganizatorami, więc też jesteście tym nie tylko, żeby pilnować porządku i ewentualnie obstawiać liturgiczne rzeczy, ale też jesteście tymi, którzy macie dawać młodym ludziom coś. Co im chcecie dać? Ja bym chciał im dać pewne doświadczenie, znaczy uświadomić im doświadczenie obecności Boga i Maryi w ich życiu po prostu. Bo jest tak, że oni działają w naszym życiu, ale często my tego nie widzimy. I po prostu chciałbym, aby oni to zobaczyli, że tak naprawdę jest. Ja bym chciał dać, to trochę w nawiązanie do tego nowego hymnu, po prostu towarzyszenie, być z nimi. To jest, myślę, bardzo ważne, o tym często zapominamy, żeby po prostu być z drugim człowiekiem. Wszystkie media społecznościowe są bardzo fajne, bardzo ważne w tej komunikacji, ale brakuje nam tego bycia face to face. Obecności, nie? Tak, twarzą w twarz. I
tutaj mam nie tylko okazję się spotkać z drugim człowiekiem, ale również z Bogiem twarzą w twarz na adoracji. Dzisiaj już będzie pierwsza adoracja, pierwsza Eucharystia i to jest niesamowite. Chciałbym im pokazywać, że właśnie, żeby wyjść za ten szklany ekran, nie? Że tam jest życie, tam jest Bóg. No w nawiązaniu do tego, co powiedziałeś, być dobrym człowiekiem i chwałę oddawać Bogu jako jedyne źródło tego dobra. Być dobrym i żeby doświadczyli tego, że też nieważne, kto co robi w życiu, kim jest, jaki ma status, jakie papierki, że najważniejsze, pierwsze jest być dobrym człowiekiem. Żeby tego doświadczyli nas jako dobrych ludzi. No właśnie. No, mam nadzieję, że tak się będzie też się to tak działo. Ta bliskość na namiotów, ci, którzy nas oglądają na internecie, to mogą zobaczyć tam za, bo my w altance w ogóle siedzimy teraz na dworze. Te głosy to właśnie młodzi na zewnątrz, ale tam się rozstawiają namioty i ta bliskość tego pola namiotowego, to, że nie rozpieszkamy się gdzieś, nie wiadomo gdzie po okolicy, ale jesteśmy razem. Będzie czas na wspólne posiłki, wspólną modlitwę, wspólne słuchanie konferencji, wspólną adorację, wspólne spędzenie wolnego czasu, bo tutaj na środku zostało blisko do siatki. Mam nadzieję, że pomoże, mamy nadzieję, że pomoże tym młodym ludziom się spotkać, wyjść trochę za telefonu, więc nawet dla nas ten brak zasięgu jest trochę kłopotliwy i utrudnia nam codzienną posługę, natomiast dla młodych może być ogromną pomocą. Nie mam odsłuchu, więc nie wiem, czy w radiu ciągle jesteśmy obecni. Natomiast jeśli tak, to z naszymi słuchaczami w Radia Jasna Góra żegnamy się. Mówimy do usłyszenia wieczorem w powtórkowym studiu. Jutro mam nadzieję, że już bez większych kłopotów o 13:50. Także bardzo Państwu dziękujemy za to, że byliście z nami w tym czasie. Ale my, no cóż, puścimy jeszcze muzykę, natomiast myślę, że moglibyśmy jeszcze chwilkę zostać, porozmawiać, więc ci, którzy nam towarzyszą, ci, którzy nam towarzyszą w internecie, mam nadzieję, że będą mogli jeszcze skorzystać z tego czasu. A jeśli chodzi o utwór, dzisiaj jeszcze nie było wspólnego spotkania, więc proponuję Państwu utwór z zeszłego roku, a jest to utwór pod tytułem Cuda.
naszymi słuchaczami radiowymi Radia Jestem Góra pożegnaliśmy się, ale myśmy zostali jeszcze na fejsie. Także kto tam nas ogląda, a z tego co Przemek podpowiadał, to jest nas 18 osób. Także bardzo Wam dziękuję, że jesteście razem z nami. No i cóż, trochę możemy już bardziej na luzie chyba pogadać. To nie znaczy, że radio nas spina, absolutnie. Nie, to wręcz przeciwnie. Radio nas nie spina, ale cieszymy się, że Wy jesteście razem z nami. Tak ciekawy jestem, czy te osoby, które są z nami, to są ci, którzy kiedyś jeździli, czy całkiem nowe osoby. Pozdrawiamy Was serdecznie. Kasia Olesiejuk, nie, no to wiadomo, że Kasia była z nami wcześniej. Krystian Rygielski, oczywiście pozdrawiam dla ojca Andrzeja, też dziękuję bardzo. Tutaj nie chciałbym za bardzo poklikać. Krystian pozdrawia. Justyna całkiem się tutaj. Justyna się o tam rozbiła na polu namiotowym. Taki niebieski także namiot chyba ma. Nie, przyjedzie, przepraszam. Justynka nie, pomyliłem ci, Justynka, bardzo cię przepraszam. Michał Gawryluk, Grupa Wschodnia, 80 km. W ogóle ojciec Michał Gawryluk, 80. Już nie pytam, ile czasu to było temu, mam nadzieję, że jest bliżej. Ale ojca Michała serdecznie pozdrawiamy. Ola Gadomska, Leśna Podlaska. Jakub, pozdrawiamy te serdecznie, Patelski. Marek Kowalski. Fajnie, że jesteście razem z nami. Byłoby mi się kable trącił. Fajnie, że jesteście z nami, bardzo się cieszymy. Szkoda, że nie mogliście przyjechać. Ale może pamiętam, jak byłem, pracowałem w Wieruszowie zresztą, do tam niewiasty w wieku bardziej słusznym. Przy okazji, jak tam gdzieś pomagały te osoby przy organizacji wyjazdu, mówiły: ojcze, jakieś PDS-y, to jak DPS prawie brzmiały, ale PDS-y może by takie zrobić, Paulińskie Dni Starszych, nie? Więc no, kto wie, czy za jakiś czas nie zrobimy takiego spotkania dla młodzieży starszej. Tak. Trzeciego wieku. Nie, może drugiego, bo tutaj średnia, czyli dolna granica wieku to jest 15 lat, prawda? Ale próbowałem się ojca Michała dopytać, jak tam ustalone jest górna granica wieku. Do studentów chyba, prawda? Nie ma. W regulaminie nie ma, ale tak zasadniczo chyba jest, bo jak ktoś ma 16 lat i mówić konferencję do osoby, która ma 25 lat, to jest 10 lat, dekada. Bardzo duża różnica. Więc kto wie, może za jakiś czas takie będą konkurencyjne wyjazdy, nie? Na przykład w lutym, na zimowisko. W Ciechocinku nie mamy tam klasztoru, ale tam jest wiele wspólnot zakonnych, zaprzyjaźnionych, także tam można zrobić. Patrzę na ciebie pytająco. Nie, ja bym chciał, po prostu chciałbym zaznaczyć pewną rzecz bardzo ważną, że Przemysław, który jest z nami, ojciec Andrzej, to są ludzie, którzy zawsze pomagają i udostępniają to, aby widzieć na Facebooku i słyszeć w radiu, bo pamiętam, cały zeszły rok transmitowaliśmy Paulińskie Dni Młodych, no ale w sumie wy nie byliście widoczni i te pierwsze tutaj, ta nasza transmisja, która teraz jest, też ja tak pomyślałem w takim kluczu, bo ojciec mnie zawsze pyta, z kim tam pogadać, o czym pogadać, i właśnie chciałem, aby ojciec Andrzej był pokazany, nie w sensie takim, że go nie ma, tylko w takim sensie, ażebyście wiedzieli, że oni to dla was robią. Co prawda troszeczkę z Przemkiem już o tym mówiliśmy na antenie Radia Jestem Góra, ale przypomina mi się takie zdanie, które kiedyś usłyszałem od siostry Aleksandry, która pracuje w radiu, jak przyszliśmy pierwszy raz rok temu na praktyki, i ona powiedziała, że studio i gąbka na mikrofonie to jest nasza ambona. Czy no, ty, Przemku, tak twierdzisz, że Facebook jest twoją amboną? I czy ojciec też tak myśli, jako dyrektor radia i w ogóle działacz medialny, to tak, czy czujecie, że to jest wasza ambona, a może o tym nie wiecie, to jeżeli nie, no to czy chcecie coś zmienić, może nie wiem. Radziu, dzięki tobie odkrywam nowe horyzonty, no. Ale nie, piękne stwierdzenie. W dzisiejszych czasach myślę, że rzeczywiście trochę ten nacisk się przeniósł, bo jeśli zobaczymy popularność choćby pierwszego rekolekcjonisty w Polsce, czyli Adama Szustaka Dominikanina, popularność jego konferencji na YouTubie, to zobaczymy tak naprawdę, jaką potężną amboną rzeczywiście jest internet. Powiedzmy sobie szczerze, wiele ludzi nie chodzi do kościoła dzisiaj. I gdzie mają spotkać Boga? No, trzeba sobie zadać pytanie, gdzie spędzają większość swojego czasu.
w komórkach. W komórkach spędzają większość swojego czasu i to jest tak naprawdę miejsce, gdzie mogą spotkać Boga. I tak, jeśli im tego, że tak powiem, nie umożliwimy, pytanie, kogo oni tam spotkają, nie? I nie można się na to zamykać. Ja myślę, że z wielkim błędem, jeśli ktoś się zamyka na media społecznościowe. Oczywiście trzeba mieć do tego zdrowy dystans i trzeba to wykorzystywać na chwałę Pana, bo to jest chyba najważniejsze, bo możemy zawsze zostać w tyle, no i znów jakaś rewolucja w Kościele nam przyjdzie. No tak, na pewno. Według mnie internet to jest kolejny kontynent do ewangelizowania. Tak jak odtwarzacz MP3, czy każda komórka, to jest kontynent, który trzeba ewangelizować i docierać. No. W wiadomym medium czy w MP3 jest muzyka, czy inne wideo, no trzeba przez to docierać. Tak sobie myślę, jak Gutenberg wynalazł druk, to wtedy wszyscy sobie od razu pomyśleli, że można też ewangelizować w taki sposób, wydając książkę drukowaną, czy Biblię chociaż. Dzisiaj internet jest jednym z mediów, jednych kanałów informacyjnych i treści ewangelizacyjne związane z wiarą, z Chrystusem muszą być tam obecne. Tutaj sobie tylko myślę, bo uważam, że powinny być tylko dobrej jakości te treści, nie? Bo dzisiaj też, ponieważ mamy szybki internet, mamy full HD monitory, więc człowiek też przyzwyczaja się do tego, że ten obraz i dźwięk jest dobrej jakości, więc uważam, że też trzeba robić różnego rodzaju rzeczy, promować pewne wartości, głosić Słowo Boże, ale też trzeba pamiętając o jakości, nie? Że dzisiaj ta oprawa, ona nie jest najważniejsza, bo treść sama w sobie jest istotna, ale oprawa jest istotna, bo albo zachęca, albo zniechęca. To tak samo coś kupujemy w sklepie. Wpierw zwracamy uwagę na opakowanie. Czasami oczywiście można kupić bubel, nie? Bo opakowanie było ładne, ale jeśli chodzi o to, co związane jest z wiarą, powinno jedno pójść w parze z drugim. Treść jest niesamowita, bo to jest Ewangelia, dobra nowina. Natomiast to opakowanie, forma też musi być dobrej jakości i musimy być obecni w tym świecie, to jest niewątpliwe. Aczkolwiek uważam też, że trzeba pamiętać, zresztą to, co też mówicie, że jedną rzeczą jest się spotkać, dać możliwość posłuchania, podzielenia się czymś, ale i tak nic nam nie zastąpi realnej obecności, realnego spotkania twarzą w twarz, czy to z drugim człowiekiem, czy to w konfesjonale, choć były takie pomysły, że był przez telefon spowiedź, czy to właśnie w Eucharystii, w sakramentach. Musimy się spotkać i chodzi o spotkanie, a drogą do spotkania jest niewątpliwie ta cała wirtualna przestrzeń, w której staramy się też istnieć. To, co ojciec właśnie powiedział, chciałem troszeczkę sprostować, bo zdaniem z Przemysława on troszkę złych słów użył. Powiedział, żeby spotkać Boga w internecie, ale myślę, że bardziej chodziło ci o to, że internet może prowadzić do spotkania z Bogiem, bo jednak w internecie nie spotkasz stricte Pana Boga. Oczywiście. No, ale też myślę, chciałem to tylko sprostować, żeby było jasność. Myślę też o tym szerszym kontekście podążania choćby kapłanów za ludem Bożym. Popatrzmy sobie na emigrację polską, która wyjechała do Niemiec czy do Londynu. Minęło trochę czasu i za nimi również pojechali kapłani. Jak potrzebne były tam polskie msze. Ja myślę, robimy to samo w internecie, tylko trochę w innej formie. Zaczęliśmy na Facebooku, na YouTubie. W tym roku weszliśmy na Instagram. Dlaczego? Młodzi ludzie przeszli z Facebooka na Instagram. Tak, tak. Na Facebooku obecnie jest mało ludzi, tych, którzy uczestniczą w PDM-ie. Dlatego otwarliśmy nasz profil na Instagramie, na który serdecznie zapraszamy i możecie tam również spotkać wiele unikatowych materiałów z PDM-u. A TikToka ty znasz? Znam, ale za trudne na razie. Jeszcze nie mamy pomysłu. Ale nie mamy pomysłu. Zastanawialiśmy się, jak tam wejść w ten TikTok. Tak, jak może ktoś by chciał nam podsunąć pomysł, jak tam można ogarnąć temat na TikToku. Może lepiej wiecie od nas. Bo my znamy, oglądamy, choć czasami naprawdę powiem wam, to ręce i nogi opadają, ale może ktoś z was ma pomysł, co moglibyśmy zrobić, żeby też to wydarzenie, jakim są Polskie Dni Młodych, tam zaistniały. Ale Instagram faktycznie teraz, nie? Gdzieś czytałem, słyszałem badania, że jeśli chodzi, czyli człowiek młody też jest na Facebooku, ale to chyba bardziej, żeby pokazać, to jest taka wizytówka, część oficjalna. Człowiek, nie? Młody w moim wieku. Człowiek młody, młodszy od ciebie, Przemku. Ale Instagram dzisiaj rządzi, nie? I to też po kilka profili potrafią ludzie młodzi mieć o dziwo.
No cóż, no, próbujemy zagospodarować te przestrzenie. Ale właśnie to też jest ładne, co my teraz robimy, bo cały rok Przemysław tutaj też w konsultacji z nami w seminarium pracował na Facebooku czy na Instagramie, robiąc Paulińskie Dni Młodych, które teraz się zaczynają. I to jest właśnie to, o czym mówimy, że to podprowadza do spotkania. Że to się nie kończy na internecie, bo gdybyśmy skończyli to tylko w internecie, na Facebooku, to by nie miało to żadnego sensu, ale to się kończy tutaj, na tym spotkaniu, gdzie będzie Słowo Boże głoszone, gdzie będzie pochylenie się nad Biblią, adoracja, wspólna modlitwa, no Eucharystia przede wszystkim i spotkanie Pana Boga i to jest właśnie też podprowadzone przez internet, nie? Ale gdyby tego nie było dzisiaj, co się rozpoczyna, czyli te Paulińskie Dni Młodych w tym miejscu, gdzie nie ma zasięgu, to rzeczywiście ta całoroczna praca, no, moim zdaniem, nie ma sensu po prostu. Wracając do tej całorocznej pracy, ja myślę, że bardzo ważne tutaj Słowo Boże. I w tym miejscu dziękuję serdecznie Justynie, bo tak naprawdę dzięki niej nasz Facebook PDM-owy żył, wysyłała do mnie co tydzień zdjęcia ze Słowem Bożym z niedzieli, taki cytat z Ewangelii Niedzielnej i co niedzielę zamieszczaliśmy te zdjęcia i myślę, że to jest też niesamowita ewangelizacja, też co tydzień, co niedzielę o godzinie 12 przypominamy, PDM istnieje, zapraszam Was w przyszłym roku, ale istnieje również Bóg, który Cię kocha, nie? I tym Słowem dociera do Ciebie. Ale to też jest taka fajna praca, bo tak naprawdę nasi współbracia, ojcowie pracujący w różnych klasztorach, to też przecież nie skrzyknęli młodzieży dwa dni wcześniej, słuchajcie, jedziemy. To jest też konkretna roczna praca duszpasterska. To jest katechizacja w szkole, to jest prowadzenie duszpaster, to są spotkania. To jest rok pracy, który też jest uwieńczony między innymi wyjazdem na Dni Młodych, bo pewnie jeszcze pielgrzymka, być może jakieś inne tam spotkania ich. Ale to, że młodzi są z naszymi współbraćmi pracującymi w klasztorach, to też jest rok ich pracy. Przemek na razie pracuje w seminarium na Facebooku, Kamil obstawia dźwiękowo, Tadeusz, ty też tam udziela się przecież. To nie ja jest realizuję tak, pomysły Przemka. Tak. Albo nie. Skrutator, nie? Znaczy jest prawdą to, że jak to kiedyś ktoś powiedział, że... A, Kamil mi mówił o tym, że on jakby na muzyce się zna, ale potrzebuje człowieka, który tam coś obsłuży. I trochę tak jest na przykład z Przemkiem i ze mną. Ja na przykład mam jakiś pomysł, ale Przemek jest moim ołówkiem, który to narysuje po prostu, więc on umie te sprawy techniczne tam w komputerze, różne tak, takie rzeczy. Ale jak wiem, każdy dobry ołówek trzeba przytemperować czasami. No czasami po głowie dostaniesz. Dokładnie. No tak, no ale to wynika z tego, że jesteśmy istotami wspólnotowymi. Największe dzieła powstają wspólnie, razem w grupie. No ja pamiętam tę piosenkę Jestem, nie? 3-4 dni, wspólnotowa akcja, całe noce. No tam zawsze chodziliście, byliście obok i jeżeli coś mnie wpadało w ucho jako nie takie, działo Boże, to zaraz Duch Święty działał. No tak, ale jednak to doświadczenie wspólnoty jest piękne. Ten największy dzieła powstałem. Nawet Leonardo da Vinci, jak tworzył obraz, to z matematykiem siedział, który by to geometrycznie też wszystko sprawdzał. Także naprawdę, największe dzieła razem powstają. No to tak się trochę zadziwiłem, także, ale no, to prawda. Potrzebujemy drugiego człowieka. Tak jak potrzebujemy Pana Boga, potrzebujemy drugiego. Myślę, że my też będąc w zakonie, czyli we wspólnocie, też doskonale wiemy. Wspólnota jest też trudnym czasem, nie? Bo trzeba umieć też jedni i drugi nosić brzemiona, natomiast jest ogromnym wsparciem i też pomocą, nie? I w rozwijaniu pasji, ale też takiej też codziennej posłudze naszej możemy na siebie liczyć. No bo tak, no, co w internecie by się zrobiło, nie mając też do pomocy kogoś, prawda? No, ja też, co mógłbym, jakie studio zrobić PDM-owe, gdyby was na przykład nie było. No i tak samo, jak my moglibyśmy być w zakonie, gdyby nie wasza modlitwa. Kochani, którzy nas oglądacie, czy słuchacie. To prawda. No. Lądujemy? Lądujemy. Lądujemy. Dobrze, lądujemy. Fajnie nam się rozmawia. Pozdrawiam ojca Przeora. Ojciec Dominik. O, Dominik, ojciec Dominik. Tak, pozdrawiam. Tutaj jeszcze tego Państwo nie widzicie, ale tutaj taki jest czcigodny ojciec Dominik Słabik, który jest proboszczem tej parafii i przełożonym tego domu. Kiedyś go wyciągniemy na rozmowę. Ale to tylko ja tutaj mam świadectwo, bo jak przyjechaliśmy koło 12, to ojciec Dominik tutaj tu grabie, tu młotek, tu coś się docinał, tutaj worki na śmieci wieszał.
ma nie tylko drzwi klasztoru nam otworzył, ale także nasze serce, także Ojcze Dominiku, bardzo Ci dziękujemy. Myślę, że będzie jeszcze raz okazja Ojca Dominika. No, mam nadzieję, że się zgodzi. Ja na pewno go będę prosił o to. Dobrze, także my jeszcze mamy trochę pracy związanej też z ogarnięciem pola namiotowego, bo tak na razie wszyscy zjeżdżają i jeszcze nie wszyscy wiedzą, o co chodzi. Więc, no ale będziemy się słyszeć. Na pewno jutro transmisja też live. Zobaczymy, czy zrobimy tą transmisję o 13.50, czy nieco wcześniej. Także jeśli ktoś z Was chce nas pooglądać, posłuchać, bo odtworzyć to zawsze można. Także śledźcie profil na fejsie i tam będzie informacja, czy w punkt trafiamy 13.50, czy nieco wcześniej. Musimy ogarnąć jeszcze sprawy techniczne. No właśnie. To na dzisiaj życzymy dobrego dnia, popołudnia. Tak, dziękujemy bardzo. I prosimy Was o modlitwę, dziękuję, o wsparcie dla młodych. No i bądźcie z nami, czy na pacierzach, czy duchowo, czy właśnie poprzez ten świat wirtualny. Śpiewajcie Bogu. Na chwałę Pana. Z Bogiem. Z Bogiem. Z Panem Bogiem. No dobra, to ja tu idę wyłączyć. Jestem.